Jeżeli jesteśmy sobie Serbią i tutaj sobie klikniemy, to można stworzyć Królestwo Jugosławii. I w tym filmie postaram się po prostu to zrobić. A więc tak, najpierw trzeba sobie tu poogarniać i trzeba poskidować parę tur. Nie wydaje mi się, że jestem w stanie aktualnie podbić Kosowo, bo ja je muszę chyba podbić chwilą. No tak, dobra, a więc już pora powoli zaczynać tutaj naszą ekspansję. Okej, nie było to trudne. I od razu podbiję Macedonia. Dobra, tutaj też nie było zbytnio oporu. Albanii nie muszę, to już pamiętam z Herds of Iron, więc super. Teraz tylko sobie pokój ogarnąć. Tego nie muszę, więc nie wezmę tego od nich. I teraz trzeba trochę tu poskipować i tutaj zasymilować. W sumie rozwiązałbym tą armię, niech przychód będzie lepszy. Okej, pora teraz na Bośnię. Nie wiem, czy nie mam zbyt mało wojska, potencjalnie mogę mieć za mało. Dobra, tutaj takich rozdzielę, bo w stolicy pewnie będą mieli niezłą obronę. A jednak nie. Nie no, jakoś to idzie póki co. Ej, nie mogę wziąć ich całej wasalizacji, później anektowania. Myślę, że jak będą chcieli się wyzwolić. Dobra, zrobię ich na dwa razy, to będzie im lepsze. To nie jest mocny przeciwnik. Okej, tak rozstawię wojsko i trzeba teraz iść na Chorwację. Dobra, więc tu, tu, tutaj, tu i tu. Okej, i tutaj się trochę bronili, ale no tutaj już nie ma oporu. No i fajnie. Czyli też muszę na dwa razy, no ich na szczęście nie. Tu bym jeszcze tą Słowenię podbił, bo ją też raczej potrzebuję. No i jeszcze tylko Czarnogórę. Okej, więc Słowenia bez żadnego oporu. I Polska ma wojnę z Ukrainą. Pomógłbym im, ale póki co tego nie zrobię. No i pora tutaj na ostatniego przeciwnika. Nie wiem, czy taka armia, którą ja teraz mam, może wystarczy, może nie. Dobra, bo oni małymi jednostkami atakują. To się trochę rozejdą, ale na spokojnie sobie poradzę. Tutaj trochę wyrekrutuję. No i łatwo. I w taki oto sposób stworzyłem Królestwo Jugosławii. Stwórz, no i jest. Zajęło mi to 165 tur. Drugim państwem, które postaram się odtworzyć, będzie to Czechosłowacja. Tutaj też są tereny Ukrainy, ale z tym sobie na spokojnie poradzę. Tak przynajmniej myślę. Okej, więc na spokojnie. Nie wydaje mi się, by był z nim jakiś problem. A może jednak będzie? Nie wiem. Tutaj nie stać mi jeszcze na rekrutację wojsk. Dobra, tutaj nie jest ich zbytnio dużo, ale w stolicy mogą dużo wyrekrutować, więc ja tam wyślę duży oddział. No jednak nie ma tam nic zbytnio. Dobra, i tutaj tak okrążę. I z tym nie powinno być żadnego problemu. No i okej, więc ja nie mogę mieć całej Słowacji. Na dwa razy będzie ich łatwiej porobić, bo oni będą mogli chcieć się wyzwolić, a tego bym nie chciał. Dobra, i pora wypowiedzieć im wojnę. Tutaj już chyba ich dam radę pokonać. Okej. I jest. I teraz tą Ukrainą będzie problem, bo jest jednak duże państwo, a może bym im przejął po prostu to szybko i pokój. I myślę, że to by mogło wyjść. Aha, źle rozstawiłem wojsko. Ja tym się nie będę przejmować. Okej, coś takiego. I czy się zgodzą? Nie. Wydaje mi się, iż mogą inaczej zareagować, jak ich Rosja napadnie. Ja tutaj wysyłam już wojsko. I się tutaj pewnie trochę rozejdą, ale nie, tym się nie będę przejmować. Dobra. I tak, ja bym nie chciał mieć wojny z Polską o te dwa tereny tutaj. Ups. Nie no, serio? Handel. Te dwie prowincje za tyle złota. Aha, oni są teraz potężni trochę. Trochę bardzo. Może tu nie mają żadnych wojsk. Nie wiem, rozstawię tu jakąś obronę. Zaatakuję, może oni będą chcieli zakończyć pokojem wojnę. Bo ja bym tak chciał. I czy chcecie tak zakończyć? Nie. Poprosimy Rosję, by wam wypowiedziała wojnę. Białoruś w sumie też. Francję i Litwę. I zaraz odzyskam te tereny. I już może chcecie pokój? Nie chcą? Poprosimy jeszcze Niemcy. Trochę słabo to wygląda, że jestem po jakim coś takiego robię, ale nie ma o co się bać. Jest chyba. Dobra, może ja ich też zaatakuję. Pięknie. To ja chcę od was tylko to. No i fajnie. Aha, nie jesteśmy jeszcze na stworzenie Czechosłowacji. Ale zaraz będzie. No i mogę. Stwórz Czechosłowację. No i pięknie. Ostatnim państwem będzie Zjednoczone Królestwo Włoch. Dobra, więc pora trochę tu poogarniać. Utrzymanie wojsko dużo. Dużo zarządzanie i troszeczkę w to. Jeszcze to trzeba ogarnąć. Mamy też sobie jakieś desanty tutaj poplanować, więc porty porobię. Najpierw Słowenia. Po prostu tak to wojsko przejdzie. Czyli stąd ja po prostu potrzebuję te wszystkie brzegi, co mam Albanii i trochę tutaj Grecji. To ja będę brać jak najmniej, żeby jak najmniej musieć asymilować. Teraz to.
Dobra, tutaj trzeba trochę pomóc. I od nich też chyba tylko jedną prowincję muszę. Mój ruch będzie pierwszy? Nie. Kurde, tak teraz będzie taka gonitwa. Weźmy tutaj trochę wojska. I co ja dalej potrzebuję? Tutaj dwie prowincje z Czarnogóry, więc wypowiemy wojnę. Dobra, potrzebuję tylko te dwie. Dobra, Chorwację też trzeba ogarnąć. Potrzebuję tylko to. Teraz pora zaatakować Albanię. Czemu Albania jest taka historyczna tutaj? Nie wiem. To jest po prostu błąd gry. Dobra, i całą Albanię potrzebuję. Pora teraz na Grecję, więc to jest jakiś żart. Ale chyba nie śmieszny, co nie? Dobra, oni mi pomogą. Nie chcą pokoju. Teraz mają wojnę z wieloma innymi państwami. Chyba, żeby po prostu przerwać moją operację i ich tutaj wyjaśnić. Nie no, nie są wyjaśniani przez Francję. Ale przerwałbym moją akcję podbijania na rzecz obrony swojego państwa. Dobra, nie są tutaj już powoli wyjaśniani. I nie mam z nikim wojny, więc teraz trzeba tylko zaatakować Grecję, więc to idzie tu, a to idzie na desanty. Co ja od nich potrzebuję? To wszystko tutaj? Spróbuję ogarnąć. Desanty tak pójdą? Okej, to nie miało tak wyjść. Ale jeszcze trochę powalczę, zanim wezwę sobie kogoś do pomocy. Chyba, że póki co pokój sobie weźmiemy. Nie chcą pokoju. Okej, i teraz ja na spokojnie poradzę. Pewnie Włochy mają flashbacki z II wojny światowej, ale nie ma czym się przejmować. Chyba jakoś tak mi to leciało, co nie? Czy dobrze wszystko wziąłem? Idealnie. Jednak te dwie prowincje niepotrzebnie wziąłem, ale nie byłem pewny, już mi się upewniać nie chciało. Jeszcze tylko Libia i będzie... po wszystkim. Wypowiedz wojna. Okej, tutaj po prostu się trzeba rozejść. Jezu, tutaj już ich wojska płyną jakieś. Trzeba jak najszybciej zabrać ten dostęp do morza. Źle też ten desant trochę rozegrałem, ale nieważne. No i dobra. I jest już wszystko, co jest mi potrzebne, czyli tutaj ich dostęp do morza. No i pięknie. I już chyba mogę stworzyć. Nie, bo mnie nie stać na to. Muszę rozwiązać całą armię. Ty, Niemcy mnie zaatakowały. Dobra, Francja mi pomoże. Polska, mimo tego, że ma dużo wojen, to też mi pomoże. Ty, wy też mi pomożecie. To jest niesamowite, że tak łatwo można poradzić sobie z wojną w tym kraju. Znaczy w tej grze. Dlatego planuję też coś z Heroes of Iron nagrać. Dobra, oni tutaj już są powoli zjadani, więc ja nawet nic nie muszę zbytnio robić. Inne państwa za mnie odbijają moje tereny. Ale ja też tutaj coś jednak zrobię. Ty, Algieria ma jeszcze do mnie problem. Dobra, wybronimy się przed nimi. Czy mogę być w stanie wojny? Muszę być w pokoju. Dobra, ta Algieria... Już myślałem, że będę musiał odbijać te tereny, Jezu. Libia? Chociaż nie, bo jak Algieria da radę pokonać Libię, to będę musiał też walczyć. Takie państwo tutaj im dam jako przeciwnika. Maroko też dziwnie, bo historyczne jest. I już chyba chcecie pokoju, co nie? Nie chcą. Czy ja będę musiał ich też zaatakować? W jakikolwiek sposób? Chyba tak. Dobra, już chyba chcecie zwykłego pokoju. No i fajnie. Znów mnie nie stać na to, ale już mnie stać. I... stwórz królestwo... A tych terenów tutaj nie potrzebowałem. Ale jest, Zjednoczone Królestwo Włoch. No i pięknie.